Kamil Ozgał, Żywnowy, Świdnica. Kamil, za wami ciężki mecz, no bo Świdnice nas dzisiaj troszeczkę ograły. Ale powiedz, jak to, jak widzicie rozgrywki, jak to oceniasz, jak oceniasz? Moim zdaniem liga bardzo fajnie była, bo spodziewałem się o tym, że drużyny, no poziom jest wysoki, jak widać, w swojej liga. Przegrywałem już trzeci mecz, że wynik tutaj jest, jak gdyby wszystko wiadomo, że jest ważny w sporcie, ale jak ja patrzę na waszą grę, to dla mnie to jest fajne, że mimo że przegrywacie, bo taka jest prawda, ale mimo to gracie, jak gdyby nie tracicie ducha koszykówki w sobie i to mi się podoba. Jak to, jak zapamiętasz może ty, czy ktoś z was na tym dalej, żeby dalej mieć taką pozytywną energię dalej grać? Myślę, że teraz zmieniliśmy trochę skład, mamy Dawida Połecia, który nie grał pierwszy sezon z nami, no i on nas już tutaj napędza tym, że w obronie jedyny jest, który naprawdę biegał tego taką robotę, że wydaje mi się, że więcej robi na boisku w obronie niż cała reszta naraz. Jak widzę, jak on gra, to mi się podoba więcej. Ale nie zawsze to chodzi, mamy taki skład, bo mało z nas trenuje na co dzień. Może zaraz na tydzień, gdy mamy piłkę i... A ile razy się spotykacie? Także jesteście z składem, spotykacie się czy nie? Raz na dwa tygodnie, ja to dlatego z składem na tydzień. To zawsze coś, ale moje odczucie takie do waszej gry, jedyny młodzi ludzie, którzy chcą biegać, chcą grać. I to jest pozytywne, bo często drużyny, które przegrywają, zaczynają chodzić, a wy dalej jakby gracie swoją grę. I mi się wydaje, z mojego punktu widzenia Tyszkarskiego, za na przykład dwa sezony, żeby się dalej grać w tym składzie, to no to wam się odmieni na plus, bo macie zdrowie. Żeby biegać te 40 minut na 100%, to na pewno by się przydało. Tak. Na razie ja nawet nie oczekuję, że będziemy nagle wygrywać mecze, bo mało z nas trenuje, nie mamy kondycji. Zgrania też nam brakuje, ale... No wszystko na to się patrzy, no według mnie na to się patrzy dobrze, mimo że tutaj dzisiaj był trochę taki błąd, jak to się mówi, ale tak jak mówię, nie poddajecie się i to widać, to cieszy oko po prostu. Nie jako kibica, jako organizatora. Dzięki Kamil, powodzenia. Kamil Ozga, Nowej Świdnicy. Dzięki.
Leszek Kłuczycki z drużyny Blue Computer z Siełnice, ponieważ Leszek z Wałbrzycha jest. Jak powiedz, jak to, jak widzisz ligę, czy podoba się, nie podoba się, jak to poziom rozgrywek? No, myślę, że poziom rozgrywek jest bardzo fajny, podoba mi się. No, wiadomo, dojazdy są problemem jakimś tam, bo nie jestem na miejscu, ale warto przyjechać i rozegrać mecz. No na razie nam jakoś nie idzie, ale mamy nadzieję, że z meczu na mecz przez raz lepiej. No my się cieszymy, że przyjeżdżacie, właśnie, że taka drużyna jak tylko Budec z Siebulice, że przyjeżdżacie, bo to jednak faktycznie kawałek jest, ale widać, że jesteście głodni po prostu koszykówki, tak? Z tego ja wnioskuję. Czy nie? Znaczy, myślę, że jesteśmy głodni grania, tak? No bo my, można spojrzeć w roczniki i nie są to zbyt mocne okupacje, ale... Aha, i też można powiedzieć, że zbyt długo nie grają w kosza. Także to jest jakby też może nasz minus. Ale można też obrócić w plus, że są chęci, jest energia jakaś, tak? A spotykacie się w tygodniu grać ze sobą coś? Tak, jest trening i jeździmy do w różne miejsca, w różne możliwości. Tak, tak, ale staramy się raz w tygodniu grać ze sobą, plus może każdy gdzieś tam chodzi na salę. A gracie jeszcze w lidze w Wałbrzychu? Tam już jest końcówka, także tam już zamknięta sprawa. To znaczy? Ostatnie miejsce. No ale to ile tam drużyn jest? 8. No ale jakiś mecz gwiazd chcemy zorganizować, na przykład bo rozmawiałem tam z Michałem, bo chyba Michał tam poszedł dalej to tak, trzyma mniej więcej, więc rozmawiamy i chcemy zrobić jakiś mecz gwiazd, taki, żeby między innymi właśnie zaprosić ich częściowo drużynę i z nas coś. To fajna może, może by się to udało. A jeszcze kiedyś była chyba liga z Siebulicy, czy nie było liga z Siebulicy na polskiej? Była. I co się stało, wiesz, czy może tam się tam upadło? To tak dziwnie tam to wygląda, bo raz jest, raz jej nie ma, jakby nie wiadomo, czy ktoś ma to robić, jak ktoś się znajdzie, to jest, no tak dziwnie. Dlatego tak pytam, bo fajnie by było w przyszłości, jakby się udało, żeby na przykład połączyć ostateczny finał na przykład naszego, byłego województwa wałbrzyskiego, na przykład zrobić jakiś Final Four na przykład, tak? Jest Kłodzko, jest Wałbrzych. Są Siebodzice, jesteśmy my i na przykład cztery drużyny już tego awansują, mistrzowie awansują do Final Four. Ja mogę powiedzieć od siebie, że chyba bardzo fajna sprawa, no bo kupę lat gram w kosza i tak naprawdę ciągle te same twarze, czy amatorska, czy gdzieś tam trenowało się, to tak naprawdę znamy się jak w Sykonie i fajnie właśnie przyjechać gdzieś na indziej. Gdzieś indziej jest... i nowi zawodnicy, nie zna się ich. Tak największa tak, mobilizacja, tak, nie? Tak, jak całkiem inna gierka. Dokładnie, zaraz pomóc. No, sędziowie myślę, że się uczą jeszcze tutaj sędziowania, ale niech się uczą. To znaczy, ja jestem takiego zdania, że sędziowanie to jest ogólnie bardzo trudna rzecz. Nie? I nawet sędziowie zawodowi też mają słabsze swoje momenty. Ja bym patrzył na to tak, że trzeba się cieszyć grą i starać się jak gdyby pokazywać na boisku, że coś się umie, czy jako drużyna. Natomiast sędziowie zawsze się pomylą. Nie? My tutaj staramy się tak to robić, że no jak chyba zauważyliście, nikogo nie faworyzujemy. Mam nadzieję, że sędziowie też tego jakoś nie pokazują, żeby tam ktoś był na plus, a ktoś na minus. Tak jest. To jesteśmy tylko ludzi, tak? No my się staramy, ja się staram to zorganizować, oni starają się sędziować. Tak samo Lesiu, wiesz jak to jest na boisku. Starasz się zagrać super mecz, czasami wyjdzie, czasami nie wyjdzie. Tak samo sędzia, chce super posędziować, czasami jest mu po prostu trudno, bo mecz jest na styku i tak dalej. Ale ja się cieszę, że Leszek przyjechał z ekipą, ze Świebodzic, chociaż jak mówię, Lechu, znamy się kopelant z Wałbrzycha. Leszek Mokrzycki, dzięki Lesiu i powodzenia. Dzięki.